trwają ostatnie przygotowania do tegorocznej edycji Suwałki Blues Festiwalu. W czwartek tradycyjnie pierwszy niemuzyczny, ale jednak akord wybrzmi na Chłodnej, która od lat pretenduje do miana Alei Gwiazd. A to z powodu pamiątkowych tablic, które są trwałym wspomnieniem poprzednich edycji. Tegoroczne odsłonięcie zaplanowano na godzinę 15:30. Pół godziny później na pobliskim placu Marii Konopnickiej pojawią się kolejno cztery formacje, które będą sączyć bluesa do godziny 22:00. O 19:00 natomiast na scenę w Suwalskiej Arenie wkroczy na początek Noah and Hell Drinkers, a po nich Zalewski, gwiazda tegorocznego koncertu otwarcia. Zwolennicy nocnej klubowej wędrówki od 22:30 będą mogli zabawić się w czterech lokalach. W piątek po późnych śniadaniach bluesowych rozpoczynających się o 11:00 koncerty na dwóch scenach, na Chłodnej i na placu Marii Konopnickiej. Początek o 13:00. Suwałki Blues Festival to także imprezy towarzyszące. Jedna z nich od pierwszej edycji oblegana przez widzów i uczestników to Suwałki Blues Drift, czyli zlot miłośników Mazdy MX-5. Uczestników rajdu spotkać będzie można na ulicy Kościuszki od 15:00 do 15:30. Piątkowy wieczór to również blues na bulwarach. Mała bluesowa scena stanie przy Starej Łaźni. To tam o 19:00 publicznością zawładną Victor Davis i Mika Urbaniak. Nowością w tym roku będzie Retro Blues w Stodole. Tam gospodarze i artyści czekać będą na dorosłą publiczność, która zachęcana jest do przybycia z własnymi leżakami, kocykami i doskonałym nastrojem. To spotkanie jest biletowane. Piątkowe koncerty główne, ku radości uczestników, wróciły do Parku Konstytucji 3 maja. Dwie sceny, ta w Muszli i druga przy ratuszu, gościć będą szereg znakomitych muzyków, a gwoździem piątkowego programu będzie WW i Dzieci Bluesa, czyli Ania Rusowicz, Maciej Maleńczuk, Tomasz Titus Pukacki i Waluś Kraksa Kryzys. Kluby oczywiście poczekają na koniec tego koncertu i zapraszają od 22:30 na nocne granie. W sobotę po pełnej wrażeń nocy śniadania bluesowe będą od 11:00 w sześciu lokalizacjach, które z łatwością znajdziecie na internetowej stronie SBF. Po pożywnym posiłku i pierwszym łyku bluesa szereg koncertów na placu Marii Konopnickiej i na Chłodnej, a od 17:00 do 17:30 przez centrum miasta przejedzie mobilna platforma z muzykami, którzy zagrają na niej koncert. Tegoroczny Polish Blues Challenge zaplanowano na sobotę. Odbędzie się na scenie w parku między 15:30 a 17:00. Gwiazdą sobotnich wydarzeń bluesowych będzie Anna Popowicz, która stanie ze swoją formacją na scenie przy ratuszu o 20:45. W sobotni wieczór, a właściwie noc, sporo perełek również na koncertach klubowych. Pełen program festiwalu można znaleźć w zakładce Program na stronie suwalkiblues.com.